proponuję dzisiaj pyszne wegetariańskie danie. Będą to warzywa zapiekane z makaronem. Będziemy zatem potrzebowali 1 kalafior, 1 brokuł, 2 pomidory. Mamy tutaj po jednej cebulce czerwonej i białej, pokrojone w takie okrągłe plasterki. Będą potrzebne również 5 ząbków czosnku. Powiedzieliśmy, że warzywa zapiekane z makaronem, a zatem makaron. My tutaj użyliśmy akurat kolanek, mamy już ugotowany al dente, czyli taki, żeby nie był za miękki, bo jeszcze będziemy go przecież odrobinę zapiekali. Będziemy potrzebowali również bułkę tartą, mamy tu około 200 gram i pomieszamy ją z przyprawami Smakosz Ekstra, dodamy łyżkę i dodamy również po łyżeczce suszu z liści kopru i suszu z liści pietruszki. Są to przyprawy produkowane przez Cykoria S.A., a zatem zakład, który mieści się na terenie regionu kujawskiego. Przyprawimy również tradycyjnie, jak każdą potrawę, solą i świeżo zmielonym pieprzem. Będziemy potrzebowali również oliwy z oliwek, to będzie kilka łyżek. I jeszcze dodamy do naszej zapiekanki ser. My wykorzystamy mozzarella, jest to super ciągliwy, opakowanie 150-gramowe. Wzbogacimy smak naszej potrawy jeszcze listkami bazylii. Mam tu bazylię, którą sama wyhodowałam w doniczce. Ona doda nie tylko smaku, aromatu, ale także potrawa zyska ładnego wyglądu. Bułkę tartą pomieszam z przyprawami, a zatem dodaję łyżkę smakosza. Tak jak powiedziałam, po łyżeczce suszu z liści kopru i łyżeczkę suszu liści natki pietruszki. Wszystko wymieszam. O, i już mam gotowy panier do posypania naszych warzyw. Przygotuję teraz warzywa do zapiekania. A więc najpierw zabrałam się za prepuła, odcinam różyczki i jeśli mam większą różyczkę, to dzielę ją po prostu na mniejsze części. O, i tak robię z całym brokułem. I brokuł mam już przygotowany. Zaraz w ten sam sposób przygotuję kalafiora. Pomidory kroję w ósemki. Oczywiście usuwam te zielone części. Kończę kroić czosnek. Robię to w takie dosyć cienkie plasterki. I wszystkie składniki naszej zapiekanki mamy już gotowe. Za moment włączam piekarnik, nagrzewam go do 200 stopni i będę układała warzywa na blaszę. Zaczynam od warzyw kapustnych. Rozrzucam na blaszę wyłożonej papierem do pieczenia. Nie ma znaczenia, nie musimy tutaj na razie układać kolorystycznie, ponieważ i tak będziemy w trakcie pieczenia warzywa przekładać. O. Mamy już rozłożone. Dokładam pomidorki. I teraz rozłożę cebulkę. Tak, staram się tutaj troszeczkę, jak mam to tak posklejano, to lekko rozłożyć. Cebula rozłożona. Teraz dodaję czosneczek, żeby nasze warzywka nabrały ładnego aromatu, no i oczywiście intensywniejszego smaku. Połową porcji bułki tartej, pomieszanej z przyprawami, posypuję warzywa i za moment wkładam.
wkładam do piekarnika. Skropię warzywa jeszcze odrobiną oliwy. Piekarnik mamy nagrzany do 200 stopni. Wkładamy na środkową półkę, włączamy dolną i górną grzałkę i pieczemy tak od pół godziny do 40 minut. W międzyczasie 2-3 razy przemieszamy warzywa. Wyjmujemy wtedy, jak są miękkie i lekko nam się przyrumienią. Warzywa mamy już upieczone, są miękkie. Za moment przełożę do naczynia żaroodpornego razem z makaronem, posypię startym serem i włożę do zapiekania dosłownie na kilka minut. Do naczynia żaroodpornego wlewam odrobineczkę oliwy z oliwek. O, tyle będę akurat. Wsypuję makaron. Na warstwę makaronu wykładam warzywa. Zbliżamy się już do końca. Warzywa mamy wyłożone. Posypuję teraz bułką tartą zmieszaną z przyprawami, tą, która mi jeszcze pozostała. Nasze warzywka już cudownie pachną. O, tak. Teraz solidną porcję świeżo zmielonego pieprzu. O, i tutaj tak staram się. O. I na koniec ser mozzarella. I dosłownie do momentu, jak nam się ser roztopi, wtedy naszą zapiekankę warzywno-makaronową wyjmujemy, bo trwa to, myślę, około 5 minut. Tak jak mówiłam wcześniej, nasze warzywa piekły się około 40 minut. O, naszą zapiekankę mamy już gotową, a zatem wkładam do piekarnika, tak jak powiedziałam, dosłownie na kilka minut. Nasza pyszna zapiekanka jest już gotowa i teraz, tak jak powiedziałam wcześniej, odrobinę świeżutkiej bazylii. Tak sobie rozkładamy. Bazylia przepięknie pachnie. Zapiekane warzywa również cudownie pachną. Polecam gorąco tą zapiekankę nie tylko dla jaroszy. Naprawdę smakuje rewelacyjnie. A zatem życzę smacznego